Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, cześć wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Meta. Tym razem mamy 27 odcinek, część drugą, czyli point 1 właściwie. No i mamy przelot nad ulicą Gluczewską, nad całą budową Meta, gdzie jest ulica Gluczewska aktualnie. No i tak, komanda demontażowa KD04 aktualnie tutaj widzimy. Za chwilę też zobaczycie nowość, jaka się tutaj pojawia. Właśnie w tym momencie Wam się powinno wyświetlić. A mianowicie mapka. Na razie nie jestem do końca zadowolony z tego, ile ona zajmuje ekranu. I jeszcze pewnie przy niej trochę pokombinuję, ale napiszę w komentarzach, co o niej sądzicie. Dzięki temu mniej więcej możecie przynajmniej wiedzieć, gdzie jesteśmy w miejscu i co właściwie teraz widzicie, więc powinno być trochę lepiej. No ale dobrze, co widzimy na ekranie? Pomijając to, że w tym rejonie ulica Gluczewska jest cały czas na jednej jezdni poustawiona, to widzimy ewidentnie, iż tak, torowisko tramwajowe wraca tutaj, idzie dosyć szybko. Z tego co pamiętam, to w styczniu jakoś zakończy się jego budowa, dokładnie tego torowiska tramwajowego, i może w lutym wróci tramwaj kierunek osiedle Gluczewska. A zobaczymy. Na razie jesteśmy nad stacją Bemowo, którą właśnie teraz widzicie. No i właśnie tutaj, tak jak teraz widzicie, ten ekran, który nachodzi, ten napis stacja Bemowo, który się teraz wyskoczył, i napis z mapką. No nie najlepiej się to wszystko ze sobą komponuje, ale jeszcze pokręcimy. Natomiast z bajerów, które teraz możecie zaobserwować, to jest to, iż mamy już tutaj w całości zrobione rozjazdy tramwajowe. One są już od dłuższego czasu. I ponieważ przy nich już nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o jezdnię i nawierzchnię, to na nich jest nakładana żółta linia. I to nie jest taka żółta linia, ona jest po prostu przyklejana i później jest odklejana. Dlatego w niektórych miejscach czasem tam widać, że trochę jest w różnych rejonach. Tu widzimy dalszą część ulicy Gluczewskiej. Jak widzicie, jest nowy, świeżutki asfalt na niej, bo do końca, z tego co pamiętam, tego miesiąca ulica Gluczewska tutaj również wróci w pełni sprawna, chyba jakoś tak to mniej więcej będzie wyglądać. No to jeszcze będzie tutaj parę elementów, to wszystko będzie jeszcze tutaj szło, także no. I też z tego co pamiętam, chyba do końca tego miesiąca w końcu będzie już jakaś normalna sytuacja, jeżeli chodzi co do ścieżek rowerowych w tym rejonie, bo aktualnie ścieżki rowerowe tutaj to jest jakiś istny Armagedon. W lewo, w prawo kończy się ślepa uliczka, no nie najlepiej to wygląda. Dzisiaj również mamy trochę muzyczek z SimCity, bo stwierdziłem, że dawno nie słuchaliśmy, a to dosyć nieźle pasuje. No i tak, mieliśmy przeskok, ponieważ dwa razy nagrywałem. Tamte zdjęcie były wcześniej, kiedy jeszcze nie było nowej jezdni i nieotworzona została ulica Gluczewska z przejazdem dla wszystkich pojazdów, tak jak w tytule macie. Ale ponieważ to się zmieniło, no to macie zdjęcia zarówno z tego, jak było przed, i to będzie na sam koniec, i jak jest teraz, wtedy teraz widzicie. Czyli dokładnie. Widzicie to? Wentylatornia V05. Zawsze tam było rozkopane. Ostatnio zaczęła już powstawać tam właśnie nowa jezdnia, a teraz tam nową jezdnią się już jedzie. Nie jest od sprawa jeszcze wszystko skończone i gotowe, bo wy to, te zdjęcia, które teraz oglądacie, one są z wczoraj dla was dokładnie, więc są bardzo świeżutkie. Nowe przejście dla pieszych, które tutaj się świeci aż na biało z daleka, widzimy tutaj, ono tutaj pozostanie. Tu w ogóle jakiś czarny ptak mi przylecie, też się stawiam. Oj, no nieźle będzie. Także tak jak tu widzicie, są trzy pasy w teorii, ale tak naprawdę to są dwa pasy plus jeden bus pas. Nie mam zielonego pojęcia, czy bus pas pozostanie po otwarciu Meta. Miejmy nadzieję, że nie. Przy okazji, jak tutaj widzicie różnicę w porównaniu z tym, jakie jest światło chwilą przed, chwilą później, to tutaj najpierw nagrywałem ten odcinek, później nagrywałem odcinek tamten, który widzieliśmy przed chwilą, i wszystko to było właściwie o zachodzie słońca. Bo jak ma się wykłady, zajęcia, studia i tak dalej, i później trzeba jeszcze nagrać, jak jest słońce, to ten czas właściwie znika. I go nie ma właściwie. Praktycznie go wcale nie ma. No ale dobrze, widzicie w tym rejonie, jesteśmy na wiadukcie. I na wiadukcie jest stary asfalt. I tutaj przez jakiś dosyć długi okres czasu był parking dla samochodów. Przy okazji widzimy też czuchcie tej towarową, która jedzie na dole. Natomiast wracając do ulicy Gluczewskiej, tego parkingu, który tutaj był, on trochę zniszczył tam nawierzchnię na pewno, mogliście zaobserwować. I ogólnie wszelkie zmiany, jakie tutaj się działy, chodniki i tak dalej, no przechodziło to dosyć dużo zmian. Dlatego jest teraz już robiona
Znaczy jeszcze nie w tym momencie dokładnie, ale jest to w najbliższym czasie, będzie tutaj frezowanie tejże ulicy, tego całego asfaltu na nowe, żeby to wszystko jakoś godnie wyglądało, więc na to też między innymi czekam niezmiernie, bo to będzie dosyć ciekawie wyglądać z nowym tutaj ładnym, może nawet czarnym asfaltem, kto wie. Przy okazji dojazd tutaj do tych budynków i osiedli tutaj były, przy ulicy Górczewskiej notabene, jest teraz znowu pozostawiony tylko i wyłącznie w jednym stronę, tylko w kierunku centrum można do nich dojechać, także znowu gorszy dojazd mają, tak jak to było wcześniej. Trochę szkoda, no ale w sumie tutaj ta ulica dosyć mocno by komplikowała. Mogliby sobie zrobić jakiś sensowny wjazd do tunelu przy Wola Parku. No ale jest stacja Ulrychów. Jak widzicie, tu się dosyć dużo zmieniło, bo tutaj ta druga jezdnia nagle się pojawiła. No nie takie nagle, ale w sumie dosyć dużo to zmieniło. Bo mamy dwa pasy. W przyszłości będzie, tak jak jeszcze widzieliście, trzeci, czyli buspas. No i to będzie całkowicie użyteczne. Nie będzie tutaj wysepek, bo wysepki byłyby właściwie w buspasach, więc nie miałoby sensu. I możecie też zaobserwować, bo to już są docelowe miejsca, gdzie są przystanki, jak one są blisko do wyjść faktycznie. Także to dosyć ciekawe wygląda. Swojego ja widzę bez tych wszystkich ramek, które wy widzicie z mapką, więc trochę mówię inaczej, jak to wygląda. No i tak, tutaj widzicie właśnie, tu jest ten fragment, który też wygląda no niesamowicie, jeżeli chodzi o asfalt. Jak tutaj kiedykolwiek jechaliście i patrzyliście, jaki tu jest niesamowicie nowoczesny asfalt. On przecież tylko ma parę lat. No, nie wiem, czy ma parę lat. Wiem tyle, że wygląda, jakby przeżył jakąś wojnę. Jest po prostu w tragicznym stanie. Następnie, na szczęście usłyszałem, iż będzie też frezowany, czyli będzie zdzierany i na nowo kładziony cały asfalt, więc będzie o wiele lepiej, bo tutaj no przyda się to niezmiernie. W tym rejonie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że to się stanie, ale to zobaczymy w najbliższych miesiącach, jak to będzie wszystko tutaj wyglądać. Bo tutaj też były te parkingi samochodowe, ale tutaj ulica Górczewska, jak wyglądała jeszcze wcześniej, oj, to było straszne. Swoją drogą teraz mi się przypomniało, że jak wy to oglądacie, to w OpenStreetMap pewnie jeszcze nikt nie zmienił tego, że tutaj już są nowe ulice. Będę musiał to za chwilę dodać, a ja bardzo lubię takie rzeczy robić. No ale dobrze, mniejsza z tym, widzimy tutaj już komodę demontażową KD06, gdzie nowa ulica też już właśnie się pojawia. Ona będzie dostępna i gotowa, z tego co pamiętam, no za parę dni, do końca tego miesiąca raczej, że będzie tutaj przejazd, więc nawet tutaj nie będzie tego zwężenia, gdzie aktualnie jest jeden pas dla autobusów i samochodów. Będzie wszystko już ładnie, kulturalnie, pewnie po trzy pasy lub nawet więcej do skręcania do Wola Parku, w jedną, w trzecią, w czwartą, nowe ścieżki rowerowe, cuda niewidy. I oby tak dalej. I oby było jeszcze lepiej i wygodniej. Dobrze, tutaj macie jeszcze zdjęcia z przedwczoraj, gdzie możecie zobaczyć, jak wyglądała organizacja ruchu, jak się jeździło jeszcze, zanim faktycznie jest nowe tutaj dwa pasy oddane do użytku. Jeszcze jak widzicie, jest stary parking tutaj użyteczny. No i jakie tu były odjazdy, przejazdy i tak dalej. No po prostu to musiało się zmienić. Jak wyglądała tutaj tymczasowa organizacja ruchu, również nad stacją metro Ulrychów, gdzie tam ten jeden pas tylko dla autobusów, no był dosyć ciekawy i odjechany, to na pewno trzeba przyznać. Na szczęście to się już zmieniło i jest to zupełnie inaczej. Tu też tutaj przy okazji zapomniałem powiedzieć, przy stacji Ulrychów, mniej więcej w tym rejonie, co teraz właśnie mijamy, jest przejście dla pieszych nowe z sygnalizacją świetlną i ścieżką rowerową, która tam już pozostanie na stałe. To będzie akurat ważne miejsce. I też jest ciekawe, bo w teorii ten przystanek, który będzie się w przyszłości nazywać metro Ulrychów, jest aktualnie pomijany przez 500, co jest trochę śmieszne, ale wątpię, żeby tak to pozostało przy otwarciu już metra. Zresztą do otwarcia metra jeszcze trochę nam czasu zostało, ale jeszcze trochę tej rzeczy będzie się działo na górze. Również z nowymi daszkami i wyjściami, które nabierają już ostatecznych kształtów. Ale to będziecie mogli zobaczyć więcej w kolejnym odcinku z metra na Bemowy, który będzie za miesiąc co najmniej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Bo teraz brudno przydałoby się, co nie? Dwa odcinki, trzy odcinki właściwie, czy cztery odcinki z Bemowa i nic z brudna? No nie, trzeba to zmienić, więc spokojnie. Brudno już niedługo, pod koniec tego miesiąca lub jak szybciej pogoda się ogarnie i będzie w jakimś lepszym stanie niż cały czas mgły rano. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, ciekawie to tak wygląda te ujęcie do tyłu. Niby tak spokojnie, a ja tutaj chyba zasuwałem z 70 km na godzinę, co nie? Takie bajety. Dobrze, to byłoby na tyle. Kolejny odcinek, nie wiem co to będzie.
bo kiedy wy to oglądacie, to ja dzisiaj siedzę w szkole od 8 do chyba 21. Do zobaczenia. Cześć!